Co tym razem? Zimno ci? Nie zostajemy w środku. Teraz mamy rytuał do odprawienia. Masz. Załóż. Należał do mojej córki. Dobrze. Dzisiaj wymówię twoje imię, mała. Ale czy bogini je powtórzy? Zazwyczaj robi to matka, ale jej nie masz. Cała wioska by przyszła, a matrony odprawiłyby rytuał, ale jesteśmy wyrzutkami. Niemniej podtrzymujemy tradycję. Inaczej bylibyśmy jak niewierni przedwieczni, którzy odwrócili się od bogini. Ale podłość ich zgubiła. A nam pozostały cuda stworzenia. Powietrze, woda, ziemia i stal. Polować na zwierzę to jedno. Z maszynami jest inaczej. Trzeba pokory i szacunku wobec ich siły. Nauczę cię tego. Kiedyś. Arcymatrona Tirsa, co ona tu robi? Czy chce zabronić rytuału? Oj, daj spokój, wstań! Już prawie czas. I tak. Możesz do mnie mówić. Przyszłaś pobłogosławić imię? Czy nie minęło 6 miesięcy, odkąd ci ją powierzyliśmy? Jesteśmy wyrzutkami. Ty z wyboru, a ona... Cóż... Jestem arcymatroną, Rost. Błogosławię kogo chcę. To zaszczyt. Tak, tak. A teraz idź i przygotuj dobre imię. Wszechmatko, to dziecko potrzebuje swego imienia, by twoja miłość mogła ją ogrzewać, jak słońce ogrzewa ziemię. Wymów imię. Aloy! Błogosławię jej imię. Przestańcie! Natychmiast! Cóżeś uczyniła? Pobłogosławiłam imię dziecka. Uparta kobieto! Przekleństwo zwierz dzieckiem? Co ci powiedziała o jej narodzinach? Mów! Robiłem tylko, co kazałeś cię. Wychować, tak. Nie było mowy o miłości. Dość! A ty pobłogosławić. Mam jak obowiązki względem nich. I ciebie. Bez konsultacji? Jestem. I gdziekolwiek pójdziesz, pójdę z tobą.